Druga księga Kronik rozdział 25. Amasjas miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 29 lat w Jeruzalemie. Jego matka miała na imię Jehoaddan, a pochodziła z Jeruzalemu. Czynił on to co prawe w oczach Pana, jednak nie ze szczerego serca, gdy wszakże władza królewska umocniła się w jego ręku, kazał zabić tych ze swoich dostojników Którzy zabili króla i jego ojca. Lecz ich synów nie kazał zabić, gdyż tak jest napisane w zakonie w Księdze Mojżeszowej, gdzie Pan nakazał. Nie poniosą śmierci ojcowie za synów, ani synowie nie poniosą śmierci za ojców, lecz każdy za swój grzech śmierć poniesie. Następnie Amasjas zebrał Judejczyków i oddał ich według rodów pod komendę dowódców nad tysiącami i setników dla całego Judy i Benjamina. Dokonał też przeglądu mężczyzn od 20 lat wzwyż i doliczył się 300 tysięcy zdatnych do boju, uzbrojonych w dzidę i tarcze, oraz najął z Izraela 100 tysięcy dzielnych wojowników za 100 talentów srebra. Lecz przyszedł do niego pewien mąż Boży i rzekł: Królu, Niech nie wyrusza z Tobą wojsko Izraela, gdyż Pan nie jest z Izraelem, z nikim z Efraimitów. Lecz wyrusz sam, działaj, wytrwaj dzielnie w boju. W przeciwnym razie Bóg przywiedzie Cię do upadku wobec nieprzyjaciół. Bóg ma bowiem moc, by wesprzeć, ale i przywieźć do upadku. Wtedy rzekł Amasjasz do męża Bożego, a co zrobić ze stu talentami, które dałem wojsku izraelskiemu? Mąż Boży odpowiedział. Pan ma tyle, że może ci dać więcej niż to. A Masjasz oddzielił więc wojsko, które przyszło do niego z Efraima, aby powrócili do swych miejscowości, lecz oni wybuchnęli wielkim gniewem na Judę i powrócili do swych miejscowości mocno zagniewani. Masjasz zaś nabrał odwagi i powiódł swój zbrojny lud i doszedł do Doliny Solnej, gdzie pobił 10 tysięcy mieszkańców Seiru. 10 tysięcy zaś Uprowadzili Judejczycy żywcem do niewoli, a przywiódłszy ich na szczyt skały, strącili ich ze szczytu skały tak, iż wszyscy się roztrzaskali. Lecz wojownicy z wojska, które Amasjasz odprawił, aby nie poszło z nim na wojnę, rozproszyli się po miastach judzkich, od Samarii aż po Bethoron, zabili z nich trzy tysiące i zagrabili duży łup. A masjasz, powracając po pobiciu Edomitów, przyniósł z sobą bóstwa mieszkańców Seiru i ustanowił je swoimi bogami, oddając im pokłon i składając ofiary z kadzidła. Wtedy gniew Pana rozgorzał na masjasza. Wysłał więc do niego proroka, który rzekł do niego Dlaczego szukasz bogów ludu, którzy swego ludu nie wyrwali z twojej ręki? A gdy ten tak do niego przemawiał, Król rzekł do niego, czy ustanowiliśmy cię doradcą króla? Przestań. Dlaczego mają cię zabić? Prorok przestał, ale jeszcze rzekł. Wiem, że Bóg postanowił cię zgubić za to, że to uczyniłeś, a nie usłuchałeś mojej rady. Potem Amasjasz, król ludzki, naradziwszy się wysłał do Joasza, syna Jehoahaza, a wnuka Jehu, króla izraelskiego, takie wyzwanie. Nurze, zmierzmy się w boju. Wtedy Joasz, król izraelski, posłał Amasjaszowi, królowi Judzkiemu, taką odpowiedź. Oset, który rośnie na Libanie, posłał do Cedru, który rośnie na Libanie, takie wezwanie. Daj swą córkę mojemu synowi za żonę, lecz zwierz dziki, który jest na Libanie, przyszedł się po oście i podeptał go. Myślisz sobie, oto pobiłem Edomczyków, więc... Serce Twoje wzbiło się w pychę, aby się przechwalać, lecz pozostań w swoim domu. Po co wyzywasz nieszczęście? Przecież upadniesz ty i Juda wraz z tobą. Amasjaż jednak nie usłuchał, gdyż takie było zrządzenie Boże: by wydać ich w jego rękę za to, że szukali bogów Edomu. I nadciągnął Joasz, król Izraelski, i zmierzyli się w boju on i Amasjaż, król Judzki, w Betrzemesz, które należy do Judy lecz judejczycy zostali pobici przez Izraelitów i uciekli każdy do swego namiotu. A Masjasza zaś, króla judzkiego, syna Joasza, wnuka Jehoahaza wziął do niewoli Joasz, król izraelski w Betrzemesz, po czym sprowadził go do Jeruzalemu, gdzie zrobił wyłom na 400 łokci w murze jeruzalemskim od bramy efraimskiej aż do bramy narożnej. A zabrawszy wszystko złoto i srebro, i wszystkie naczynia znajdujące się w Świątyni Bożej pod dozerem Obeda Edomczyka oraz Skarbiec Pałosu Królewskiego i Zakładników powrócił do Samarii. Amasjasz, syn Joasza, król judzki, żył jeszcze 15 lat po śmierci Joasza, syna Jehoachaza króla izraelskiego. Pozostałe zaś sprawy Amasjasza, pierwsze i ostatnie, są opisane w Księdze Królów Ludzkich i Izraelskich. Od czasu zaś, kiedy odstąpił Amasjasz od Pana... Knuto przeciwko niemu spisek w Jerozolimie, schronił się więc w Lachisz, lecz wysłano za nim pościg do Lachisz i tam pozbawiono go życia. Potem jednak przewieziono go końmi i pochowano obok jego ojców w mieście Dawida.